Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Pozwolą Państwo, że uwagi wstępne, niezbędne, żeby rozpocząć potem już opowieść o staropolskiej leksyce, wygłoszę na... No, nie przesuwa mi się teraz dla odmiany. Ojej, Państwu się też nie przesuwa, prawda? Muszę spróbować page down. Ojejku. Albo tak, albo tutaj tę no strzałeczkę, właśnie, która nie jest w chce górze. Mi to iść. Nie chcę Dlaczego iść? Iść nie chcę? Chyba wrócę do tego PowerPoint. O, dobra. teraz poszło. Tak? Chyba tak. Tak, poszło. Tak, dobrze. Tak, 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 Więc ja pozwolę sobie te uwagi wstępne wygłosić na tle cytatu, który jest mi bardzo bliski. Pochodzi oczywiście, jak Państwo widzą, z dzieła Maxwella Cucy, który jest doktorem honoris causa mojego uniwersytetu. Chodzi o pytania. Uprzedzam zatem Państwa oczekiwania na odpowiedzi, dlatego że bardzo wiele będzie w moim wykładzie, tym wprowadzającym, właśnie pytań. Oczywiście wypowiadam się jako językoznawczyni, polonistka, historyczka języka, ale nie mediewistka, co zresztą tutaj już Pan doktor powiedział. Ja oczywiście interesuję się staropolszczyzną, zaraz wyjaśnię dokładnie dlaczego, ale nie jestem, może zamknięta to niedobre słowo, ale nie jestem znawczynią, tak jak wielu tutaj też obecnych, właśnie słownictwa staropolskiego. Oczywiście to, że wśród Państwa są historycy i filolodzy klasyczni, nie bardzo wpłynie na tok mojego wywodu, dlatego że jestem przekonana i zresztą przed chwileczką też to się potwierdziło, że większość Państwa i zna i wykorzystuje badania polonistyczne. W trakcie tej mojej wypowiedzi będę przytaczać i własne sądy wynikające właśnie z tych wieloletnich badań nad słownictwem, także staropolskim, ale odwoływać się będę do doświadczenia płynącego ze współpracy, czyli do sądów moich współpracowników, też już moich uczniów, moich mistrzów przede wszystkim, a zatem to jest taka troszkę kompilacja tego wszystkiego, co, że nie wszystkiego, ale tej jakiejś części, czego dowiedziałam się w trakcie mojej pracy jako historyka języka o słownictwie staropolskim. Pozwolą Państwo, żeby skrócić tutaj, nadmiernie nie przedłużać, ja nie zawsze będę przywoływała nazwiska, prace, strony, dzieł, do których się odwołuję, bo gdybym chciała to zrobić, to po prostu ten wykład byłby wymienieniem ogromnej liczby znakomitych badaczy, no ale nie starczyłoby czasu na to, żeby opowiedzieć o tym, o ich sądach, o ich odkryciach. Zatem przepraszam bardzo zarówno samych zainteresowanych, jeżeli jakieś ważna praca, ważne nazwisko się nie pojawi, no i przepraszam oczywiście też za to Państwa. Zatem już do planu wystąpienia. Czego się Państwo mogą spodziewać, to właśnie te punkty, które tutaj pozwoliłam sobie wypisać, postaram się zrealizować. Oczywiście nie jest to taki podział zbalansowany. Wiadomo, że o stanie badań, już to zasygnalizowałam, będę mówić bardzo krótko, bo to też zajęłoby zbyt dużo czasu, a zależy mi na tym, żeby więcej powiedzieć o wyzwaniach i problemach do przezwyciężenia, a zatem to będzie taki bardzo szybki przegląd, ale uważam, że konieczny, dlatego żeby też wiedzieć, w jakim punkcie jesteśmy. Coś słyszę, jakieś dziwne głosy, ale nie wiem, może jakiś mikrofon się włączył, chyba już jest dobrze. Dobrze, proszę Państwa, ten pierwszy punkt z oczywistych powodów będzie bardzo króciutki. W tym gronie nikogo nie trzeba przekonywać, że należy badać staropolszczyznę. Ale postanowiłam o tym powiedzieć, dlatego że wśród polonistów, językoznawców, niekoniecznie historyków języka, czasami, nie powiem, że często, ale czasami słyszy się zdanie, no, że o tej historii, tej najstarszej, no to już w zasadzie wszystko wiemy.
takim punktem inspirującym przede wszystkim jest współczesność, a staropolszczyzna może być dla nas tylko jakimś punktem odniesienia. Natomiast te badania w zasadzie już się dokonały. Oczywiście wiemy, że jest to nieprawda. Zanim jeszcze rozwinę te punkty, które tutaj pozwoliłam sobie wylistować, no to rzecz jasna przypomnę, że ten zakres czasowy staropolszczyzny bywa różnie rozumiany. Oczywiście mam świadomość, że wśród Państwa większość, czy najprawdopodobniej wszyscy rozumieją to jako taką staropolszczyznę sensu stricto, czyli w odróżnieniu do sensu largo, co proponował między innymi Walczak, jako staropolszczyznę od powiedzmy XII wieku do, no właśnie, czy to jest przełom XIV i XV, czy to jest, tak jak chciał Urbańczyk, do drugiego dziesięciolecia, czy też może jeszcze troszeczkę dalej. Wiem, że wśród językoznawców mediewistów raczej mówi się o czwartym dziesięcioleciu XVI wieku, jako o tym takim momencie, kiedy kończy się staropolszczyzna. Mnie zawsze, jak pewnie większości historyków języka, z trudem przychodzi wypowiedzenie słowa kończy się i zaczyna, bo my wiemy, że to nie są punkty, prawda, że to nie można tutaj mówić o jakimś punktowym. No wiadomo, że wybory tekstów właśnie staropolskich, no to jest najczęściej do roku 1543, mówię o tym starym wyborze Wrtela Werczyńskiego, czy o chrestomatii, tak to jest, ale pamiętamy też z początku bodajże tego stulecia taki artykuł Bogdana Walczaka, kiedy on właśnie proponował na zasadzie nawiązania do studiów historyczno-literackich rozróżnienie tej staropolszczyzny sensu largo i sensu stricto, dlatego żeby po prostu jak gdyby zdualizować, że tak powiem, staropolszczyznę z nowopolszczyzną, no ale to tylko jako, powiedzmy, dla nas tutaj jako ciekawostka. Oczywiście ja, mówiąc o początku, wymieniłam ten wiek XII, ale doskonale wiemy, że są prace, które traktują o początkach polszczyzny, sytuują to zdecydowanie wcześniej. Myślę chociażby o książce Bednarczuka z 2018 roku. I dlaczego my to powinniśmy badać? To, co tutaj mamy w tym drugim wersie, czyli to rekonstrukcja językowego obrazu epoki, ja to celowo to re wzięłam, nawet może takie postmodernistyczne zabiegi nie są mi bardzo bliskie, ale jestem przekonana i ten wątek się jeszcze pojawi w trakcie mojego wystąpienia, że my nie rekonstruujemy, my konstruujemy językowy obraz epoki. Myślę, że ten wątek rozwinę. No i teraz właśnie dlaczego? Pomijam badania, mówię z mojego punktu widzenia, tak, który Państwo znają, że staropolszczyzna zawsze powinna pojawić się w badaniach historyczno-językowych, też jako punkt odniesienia, jako punkt, no właśnie, znowu, to słowo punkt może nie jest tu najlepsze, ale jako jakiś początek. Jeżeli chcemy obserwować tendencje, jak Państwo wiedzą, w Ośrodku Katowickim Językoznawstwa Historycznego, z którego się wywodzę, często patrzymy, posługując się takim terminem kutym stworzonym przez panią profesor Kleszczową, ale wiem, że również pod wpływem dyskusji długich z panią profesor Bajerową, jak taka perspektywiczna ewolucja, tak? Czyli obserwowanie dwóch epok odległych od siebie po to, żeby zauważyć, co się stało. Nie tylko po to, żeby zauważyć zmianę, ale też po to, żeby zauważyć, czy skonstatować punkty stabilne, bo to też jest bardzo, bardzo istotne. No i wreszcie taki powód, który być może zahacza troszeczkę o takie popularno-naukowe spojrzenie, ale myślę, że on jest też istotny. My wiemy, że te stereotypy o tym, że to był język ubogi, że brakowało nam bardzo wiele, no, że to są właśnie stereotypy, więc te badania historyczno-językowe służą też temu, leksyki staropolskiej, żeby to troszeczkę odczarować. No i wreszcie bardzo ogólne określenie przytoczone za Ireną Bajerową, czyli historia słów to historia kultury i to też jest powód, dla którego trzeba badać staropolszczyznę. Oczywiście
My wiemy, że może ja tutaj już się powinnam przesunąć. Nie, jeszcze nie jestem przy syntezie. Dobrze. My oczywiście wiemy, że jeżeli mówimy o leksyce staropolskiej, mówimy o historii języka, no to należało pamiętać o badaniu diachronii w ogóle, prawda? Dlatego, że tak jak powiedziałam, te badania diachroniczne, nie wiem, czy to jest dobre słowo, popularne, inaczej, liczba historyków języka maleje. Kiedyś Kucała pisał dawno temu już o tym, ale chyba nic się nie zmieniło. Tym niemniej może nie liczba jest ważna. W 2001 roku na konferencji, już bardzo dawno temu, na konferencji Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk Irena Bajerowa przytoczyła słowa Franciszka Ostrowskiego, nie zaniedbujmy diachronii, i odniosła jej właśnie do badań leksykalnych, bo uważała, że trzeba im poświęcić sporo uwagi. Wyraziła też wówczas pogląd, że gramatyka historyczna, za każdym razem, kiedy używam tego określenia gramatyka historyczna, wiem, że ona jest postrzegana i powinna być postrzegana jako część historii języka. Tak, no ale tak się gdzieś tam to przyjęło i takim skrótem myślowym się troszkę posługuje, więc ta gramatyka historyczna ma wiele punktów do objaśnienia, ma bardzo wiele miejsc, nie wiem, Iloczas na przykład, tak, jego relacja do prozodii, do których trzeba wrócić, które trzeba opracować, ale są syntezy. Bajerowa mówiła wtedy o tym, bo akurat nie ukazała się gramatyka historyczna Dubisza i Długosz Kurczabowej, że właśnie historia słownictwa wraz z semantyką to jest to, czym powinniśmy się zająć. No i oczywiście ta konstrukcja językowego obrazu epoki może się odbywać w bardzo różny sposób i tutaj przykładów na to jest sporo. Wiem, że będą wystąpienia, które kulturowo patrzą na słownictwo staropolskie i mam w pamięci chociażby bardzo, bardzo interesujący artykuł Ewy Sławkowej i Danuty Ostaszewskiej o kulturowym rozumieniu nazw botanicznych na przykład. Także tutaj ta konstrukcja językowego obrazu epoki jak najbardziej. Te badania staropolszczyzny, słownictwa staropolskiego są też potrzebne nie tylko nie tylko lingwistom. Przypomniał mi się, kiedy myślałam o tym, komu jeszcze są potrzebne, na przykład artykuł opublikowany w języku polskim bardzo dawno temu, ale znany, bo i nazwisko znane, artykuł Janusza Tazbira o staropolskich nazwach łapówek. Zatem historycy też nas potrzebują. My zresztą często w naszych dyskusjach mówimy o tym, że chociaż nie ma takiej tradycji w polskiej nauce, no to my też jesteśmy historykami, tak? Bo w innych wydziałach, najczęściej u nas na wydziale, w tej chwili mamy wydział humanistyczny, więc jesteśmy na jednym wydziale z historykami, ale do niedawna to był inny wydział. I jakoś ten związek może jeszcze wśród polonistów nie jest tak bardzo wyraźny, mówię o moim środowisku, nie jest tak bardzo podtrzymywany, ale na pewno historycy i historycy języka to jest bardzo istotna rzecz, żeby podtrzymywali tę współpracę. No i to dlaczego? I teraz stan badań, syntezy i ustalenia. Proszę Państwa, tak jak mówię, bardzo szybciutko, dlatego że są to dane no, powszechnie dostępne, skoro syntezy, no to rzecz jasna, liczby. Wiemy, że Dubisz w swojej syntezie prezentowanej między innymi w tym wstępie do glosariusza staropolskiego mówi o 20 tysiącach wyrazów, ale dane Kucały, potwierdzone zresztą przez autorów i autorki słownika pojęciowego języka staropolskiego, to właśnie 23 tysiące wyrazów. Dzisiaj będę też jeszcze mówić o tym, jak ten zbiór jest i jak można go rozbudowywać, bo że to nie wszystko, no to oczywiście wiem. No i teraz, skoro mamy taką dużą, wielotysięczny zbiór, no to w jaki sposób należy go porządkować. I takie najbardziej popularne właśnie do tej pory to porządkowanie,
to było porządkowanie tematyczne, czyli albo pola tematyczne, tu znowu nawiązuję do Dubisza, który wyróżnił ich 15, albo do tego podziału, który w pewnym sensie zbieżny jest z podziałem na pola, znaczy nie zbieżny, ale podobny co do zasady, z podziałem na kategorie pojęciowe, ale nie tylko. Tu rzecz jasna, jak Państwo się domyślają, nawiązuje do powstałego w ośrodku, którego jestem wirtualnym gościem w tej chwili, czyli w Instytucie Języka Polskiego, słownika pojęciowego języka staropolskiego. Tam mamy tych kategorii aż 365, ponad 800 pojęć. Tutaj wypisałam te 15 kategorii, które wyróżnia Dubisz. No i wiemy, że te kategorie bardzo rozbudowane, ale jednak zgrupowane wokół trzech w słowniku pojęciowym, takich ogromnych, czyli wszechświat i świat, człowiek, człowiek, a wszechświat i świat. Ja powiedziałam, że one są w pewnym sensie zbieżne. Ja nie wnikam w tej chwili w sposób ustrukturyzowania tego. Natomiast tak jak deklarują twórcy i jak widzimy po tych spisach, to są kategorie, czy pola tematyczne i kategorie, wiemy, że nie ma odpowiedniości takiej absolutnej pomiędzy, czy całkowitej pomiędzy polem tematycznym a kategorią pojęciową, to jasne, ale no, nie ma czasu, żeby o tym teraz mówić, że one są robione z punktu widzenia współczesnego człowieka, że to nie jest coś, co nam ten świat staropolski skonstruuje, prawda? Ale my nie mamy innej możliwości, tak? To jest zresztą to, co jest pociągające w badaniach historyczno-językowych, że my cały czas czujemy ten grząski grunt, prawda? Że cały czas nie mamy możliwości weryfikacji wszystkiego, no ale to jest ta uroda tych badań. Więc tak jak mówię, te podziały są rzecz jasna robione z perspektywy współczesnego badacza. No i teraz te pola tematyczne, skoro jesteśmy przy stanie badań, one zostały dość dobrze opisane, udokumentowane. Te badania nad polami tematycznymi staropolskimi trwają od bardzo, bardzo dawna, kilkudziesięciu lat co najmniej, no mówię powiedzmy od połowy. Tam. Wcześniej to były raczej życie wyrazów, tak? A później kiedy te pola, no to gdzieś połowa XX wieku, no to rzecz jasna udało się już w tej chwili stwierdzić właśnie w tych syntezach, jaka jest dynamika, znaczy co jest ważniejsze, czy co było ważniejsze, co się szybciej rozwijało, co wolniej, bo te pola tematyczne no, pokazują, że potrzeby nominacyjne, ówczesne, fundowały te pola, tak? I dlatego okazało się, że na przykład, że z powodu oczywistego, czyli roli rodziny, te nazwy pokrewieństwa, rzecz jasna, bardzo były rozwinięte. To pole było bardzo, bardzo bogate. Oczywiście w jego składzie, tutaj dałam taką minimalną liczbę przykładów, bo to jest wszystko łatwo dostępne, że w tym zasobie oczywiście są zarówno te o rodowodzie praindoeuropejskim, prasłowiańskim, ale są też takie jak te staropolskie, takie jak porodziciele, rodzice, stryjna czy jeszcze wiele innych. No i tutaj prawo spadkowe, rodzina, no to wiadomo, że to się musiało rozwinąć. Jeżeli chodzi o nazwy urzędów, ja proszę Państwa cały czas do tego powiem, ale żeby teraz już uprzedzić jakiś taki wewnętrzny bunt, który się rodzi w słuchaczach, ja mam świadomość, że prezentuję w tej chwili dane ze słownika staropolskiego, który no właśnie, staropolszczyzna, w pewnym sensie mówimy o ogromnym okresie czasu, tak, bo 500 lat, znaczy bardzo długim okresie czasu, a mówimy o nim tak, jak gdyby to było, nie wiem, 50 lat, prawda? Ale ja do tego wątku synchronii i diachronii, czyli tego rozwoju w tym czasie, w zasadzie chyba nie ma takiej drugiej epoki, którą byśmy mówili staropolszczyzna i przypisywali jej cechy stałe. Tak nie można robić, my o tym już dzisiaj rzecz jasna wiemy. Ale wracam do tych nazw urzędów. No wiadomo, że czasy, czyli powstanie państwa, no monarchia piastów, potem podział w XV wieku na te urzędy dworskie i ziemskie, który
to prawda, zakończył procesy nazewnicze, ale ilościowo ciągle przybywało. Więc tutaj te nazwy urzędów wtłoczyłam za Dubiszem do tej jednej grupy, ale mamy świadomość, że historyk musi to rozłożyć, tak? Od czego zależy, że pojawiały się, zresztą jeszcze wspomnę o takim bardzo ciekawym artykule językoznawcy żyjącego już Bogusława Krei, który właśnie wiąże aktywność słowotwórczą pewnych typów, tych naniczy właśnie, ze zmianami rzeczywistości pozajęzykowej, czyli to, o czym dzisiaj i jutro będą Państwo dyskutować, o tej relacji między słowem a rzeczywistością. Chrześcijaństwo, czyli słownictwo religijne. No wiemy, że tutaj nie sposób nie przywołać opracowania Marii Karp, czyli słownika staropolskiej terminologii chrześcijańskiej. I tam znowu jest o czym mówić, tak? Można mówić o tym, o zapożyczeniach, o slawizacji tych zapożyczeń, ale także o tym, co powstało w staropolszczyźnie, czyli na przykład to obiatawanie czy bogomyślny, to już jest staropolszczyzna. No i wreszcie słownictwo prawnicze, które też jest bardzo zróżnicowane, zarówno jeśli chodzi o to, o wewnętrzne. My możemy patrzeć, my językoznawcy, możemy patrzeć na prawo jako całość, ale wiemy, że tam jest podobnie jak u nas bardzo wiele subdyscyplin, czyli mamy terminy zarówno ogólne, ale też prawo prywatne, prawo karne, prawo cywilne i te wszystkie elementy, może nie wszystkie, ale większość z tych elementów już w staropolszczyźnie się gdzieś tam rozwijała. Tutaj rzecz jasna trzeba by się odwołać do opracowań przede wszystkim Marii Izysowej i Aleksandra Zajdy, którzy temu słownictwu zakresu prawa poświęcili bardzo wiele uwagi. Tych prac jest sporo. To jest czas profesjolekty, to jest czas, kiedy zaczyna kształtować się rzemiosło. Ja znowu mam z tyłu głowy, że mówię o bardzo długim okresie czasu, no ale te profesjolekty zaczynają się już kształtować. Widzą Państwo, że mamy też taki już profesjolekt handlowy, nazwy miar i tak dalej. Tego było dosyć dużo. O zróżnicowaniu stylowym tego okresu nie będę mówić, bo to wykracza poza te badania takie stricte leksykalne. Dobrze, no i tutaj to, o czym już powiedziałam, ale uznałam, że jednak te nazwiska powinny się pojawić. Mówiłam o pracach dawnych, sprzed ponad pół wieku, 60 lat, myślę tutaj o Szymczaku. O Szymczaku, ale też przecież nowsze, myślę o terminologii bartniczej, czy jest chyba, z tego co widziałam, pani Dorota Mika, która świetną pracę o leksyce związanej z procesami poznawczymi napisała, wielość publikacji Ewy Młynarczyk o słownictwie handlowym, czyli to badanie tematyczne ciągle jest rozwijane. Proszę Państwa, i teraz pojęcia. Ja pojęciom, ponieważ sama te pojęcia, nie tylko staropolskie, ale badałam, to poświęcę im jeszcze chwilę uwagi potem dokładniej. Natomiast teraz chciałam tylko powiedzieć o tym, że te prace w pracach o pojęciach, to słownictwo staropolskie jest bardzo dokładnie omawiane. Przywołam tylko pracę Beaty Raszewskiej-Żurek o zgodzie w staropolszczyźnie i średniopolszczyźnie. Tu jest państwo, naród, ojczyzna, to jest praca Legomskiej z mojego środowiska, Sieradzkiej Baziur. I chciałam Państwu zwrócić uwagę też na ten czwarty i piąty wers, czyli wymienione tutaj są pojęcia, które zostały opracowane w takiej książce Humanizm w języku. Ja oczywiście nie pamiętam dokładnego tytułu, chociaż jestem redaktorką tej książki i napisałam mniej sporo, ale jakoś tytuły mi się nie trzymają. W każdym razie, dlaczego o niej mówię? Bo można na tę książkę nie trafić. Książka poświęcona jest humanizmowi, czyli wydawałoby się, że wykraczamy poza, to jest książka z 2012 roku, bo 11 roku, pod redakcją Radosława Pawelca, Aleksandry Janowskiej i moją, gdzie omówione zostały właśnie pojęcia humanistyczne, ale one zawsze zaczynają się od tego,
jak to było w staropolszczyźnie, prawda? Bo to są te pojęcia humanistyczne, prawda? Cześć, cnota, mądrość, rozum, sprawiedliwość, miłość, wolność, piękno, radość, ale tam jest bardzo dużo materiału staropolskiego. O metodzie pracy ja jeszcze potem wspomnę. Oczywiście zmysły, procesy mentalne, już mówiłam, też praca Agnieszki Piotrowskiej, Obaczyć, ma bogaty materiał staropolski. No i teraz tak, są prace o leksyce, są prace o pojęciach, czyli de facto też o leksyce, bo zwykle przyjmuje się tak, przynajmniej myśmy też tej pracy tak przyjmowali, że mówimy o, żeby opisać pojęcie, to musimy opisać jego eksponenty leksykalne, tak? Czyli to, co realizuje się, bo nie tylko nie wiem, w pojęciu mądrość, mamy bardzo wiele leksemów, tak? Roztropność, rozum i tak dalej, więc te eksponenty leksykalne są bardzo ważne. Natomiast jest cała masa, tak chyba mogę powiedzieć, może to niedobre słowo, bardzo dużo prac, które zajmują się słownictwem staropolskim niejako przy okazji. Ono nie jest podstawowym celem opisu, żeby mówić tylko o słownictwie, ale rzecz jasna, no, słowo to jest ta materia, która, bez której nie można mówić o niczym w zasadzie. Czyli w onomastyce historycznej jasne, że to są słowa, ale jak gdyby inny jest profil tych badań. My wiemy, że onomastyka historyczna bardzo, bardzo pomogła, jeśli tak można powiedzieć, w procesie dotwarzania leksyki staropolskiej. Tutaj ogromne zasługi między innymi Aleksandry Cieślikowej, także współcześnie Artur Reiter się tą onomastyką historyczną zajmuje. Ja tutaj mówię do Cieślikowej, myślę o tym wielotomowym słowniku staropolskich nazw osobowych. Słowotwórstwo. Tu mogłabym mówić dużo, bo byłam członkinią zespołu, który pod przewodnictwem Krystyny Kleszczowej opracowywał rzeczowniki staropolskie, potem z Aleksandrą Janowską zajęłam się czasownikiem staropolskim. I my wiemy, że słowotwórstwo to jest też poziom leksykalny. Oczywiście, że my na niego inaczej patrzymy, ale nie można jak gdyby odciąć badań słowotwórczych od badań leksykalnych i chociażby to, co się ukazało, czyli wspólna praca pod redakcją Kleszczowej o rzeczownikach, potem Kleszczowa zrobiła przymiotniki, a ja z Olą Janowską czasowniki, to jest też dowód na to, że poziom słowotwórczy przydaje się w pomnażaniu wiedzy, nie tylko wiedzy, ale również ilościowo. Dlatego, że myśmy znalazły ponad tysiąc wyrazów, których nie ma w słowniku staropolskim, a które my uważamy, że są, bo pochodne od nich były w słowniku staropolskim, prawda? Więc to tyle. Frazeologia historyczna, proszę Państwa, no tutaj prace Agnieszki Pieli, ja oczywiście odwołuję się przede wszystkim, wcześniej oczywiście Krystyny Siekierskiej, odwołuję się często do Ośrodka Katowickiego, no ale jak, no tak to zwykle jest. I teraz bardzo wiele prac, które wykraczają poza staropolszczyznę. Tak jak tutaj we wstępie zostało powiedziane, że kiedy, nie wiem, Kleszczowa, Janowska, Reiter, znowu mówię o naszym ośrodku, bo to jest mi najbliższe, czy ja piszemy o dawnym słownictwie, to nie są prace tylko o staropolszczyźnie, ale staropolszczyzna tam jest, prawda? Jeżeli na przykład Janowska pisała o przyinkach, nie tylko o staropolszczyźnie, no to rzecz jasna, ten materiał staropolski tam był. No i teraz rzecz, o której nie ośmielę się mówić, bo interpretacje staropolskich tekstów. Tutaj mamy ogrom literatury. Ja oczywiście na pewno
powinnam powiedzieć o pracach ośrodka, znaczy chcę powiedzieć o pracach ośrodka poznańskiego, które dla latynistów, pewnie dla filologów klasycznych są szczególnie cenne, bo tam w tych pracach podkreśla się związek między językiem, czy relacje między językami wernakularnymi a łaciną, więc tutaj te prace są naprawdę kopalnią wiedzy, informacji, odkryć na temat słownictwa staropolskiego. Aj, glosy. No też dużo by tutaj mówić. No prace oczywiście Balcerzowej czy Mariusza Leńczuka, one też dostarczają bardzo wielu informacji, między innymi na przykład ta praca o wariantywności, mówię o Leńczuku, praca o wariantywności leksykalnej w przekładach mszy, w glosach oczywiście, pokazała, że ta rola kontekstu jest niezwykle istotna. Ja o nim będę mówić jeszcze, kiedy będę mówiła o tym, o badaniu o badaniach na podstawie tekstu i o badaniach na podstawie słownika. Rzecz jasna, no, w przypadku tych prac o glosach prowadzonych przez Leńczuka, ciekawe jest też to, myśląc, że o tym powiem, myślałam o tym, że wpisuje się tym samym w temat całych warsztatów, czy słowa, a ta rzeczywistość niekoniecznie językowa, dlatego że on na przykład poszukując uzasadnień dla wyboru tego, a nie innego wariantu, odwołuje się do na przykład nie wiem, do pochodzenia kopisty, tak? Czy to był Polak, czy to był Niemiec. W związku z czym no, tutaj ta relacja jest bardzo ważna. Praca o słownictwie biblijnym, też Kraków, tutaj myślę o pracach między innymi Stanisława Koziary, ale przecież nie tylko. I wreszcie bardzo wiele prac, które dotyczą opisu kategorii gramatycznych. Agnieszki Swobody o grupie nominalnej liczebnika, tak? Potem Siuciak też o liczebniku, Kępińska o rodzaju. Tam też jest materiał leksykalny, także no oczywiście wybory tekstów to wiadomo. No i teraz to przełamywanie mitów, czyli dlaczego my powinniśmy to robić. Proszę Państwa, to przełamywanie mitów się dokonuje. To, oczywiście my to cały czas musimy o tym pamiętać, żeby to robić, ale ono się już dokonuje. Dawno temu Kleszczowa opublikowała taki artykuł Bogactwo staropolskiej synonimii, gdzie pokazała na materiale słowotwórczym między innymi, że w tym czasie my mamy do czynienia z bardzo dużą wariantywnością słowotwórczą. Jest też praca o wariantywności prefiksów czasownikowych i no, to przełamuje ten mit, że to słownictwo było takie właśnie jeden do jednego, to znaczy, że mieliśmy jedno zjawisko i jeden wyraz. No to tutaj te szeregi słowotwórcze pokazują, że tego było więcej. Bardzo ciekawe spostrzeżenia też na temat tych wieloopisowych nazw, tak? Czyli mamy czarowną niewiastę, jedwabny robak, domyślałam się Państwo, że chodzi o czarownicę i jedwabnika. Na podstawie tego typu leksyki też możemy wnioskować o sposobie myślenia, prawda? A tak jak powiedziałam, to jeden z celów, który przyświeca takim badaniom. Jeśli chodzi o znowu mit o tym, że słownictwo to abstrakcyjne było słabo rozbudowane, no to popatrzmy na bogactwo słownictwa mentalnego, prawda? Mamy baczyć, badać, myśleć, dumać, także prefiksalne, rozczytać, rozbaczać, rozejmać, wnimać, wspomnieć. To znowu burzy ten mit o tym, że tego nie było, że było mało. Oczywiście, że bardzo wiele tych czasowników mentalnych w staropolszczyźnie miało jeszcze odniesienia fizyczne. My wiemy, że badać to jest ten iteratywum od buść, prawda? Współcześnie ten związek z fizycznością jest słabszy. Kiedy myślałam, to chyba tylko roztrząsać przyszło mi do głowy, że ono jest i fizyczne, i przepraszam. I mentalne. Ale oczywiście te znaczenia abstrakcyjne od fizycznych, chociaż nie jest to jedyny kierunek zmiany semantycznej, już się rozwijały. No i wreszcie różnicowanie emocjonalne. Tutaj ten szereg przytaczam z kolei za Siekierską. Dziewczę, dziewczątko, dziewica, dziewka.
na babę, babsko, białogłowa i tak dalej, pokazuje, że także to wartościowanie, czyli aksjologia też w staropolszczyźnie już się działa. To ekspres. Ekspres, proszę Państwa, przez stan badań. Z pewnością bardzo wiele do uzupełnienia, ale jeszcze będę się do niektórych prac odwoływać, więc troszeczkę wyrzuty sumienia sobie zmniejszę. Proszę Państwa, źródła. To jest, przepraszam, tak, nie, to nie to, tak. To jest temat, który budzi dyskusję wśród historyków języka od dawna, tak? Tak jak kiedyś takim sporem było, czy wielkopolskie, czy małopolskie pochodzenie polszczyzny ogólnej, to my teraz słownik czy tekst, prawda? I podobnie jak poprzedni spór, ten spór pozostaje nierozstrzygnięty. Co my powinniśmy mieć, na jakiej podstawie badać słownictwo staropolskie? I myślę, że odpowiedź na to pytanie, co jest lepsze, co jest bardziej uzasadnione, co jest rzetelniejsze, jest taka w duchu filozofii potocznej, bo odpowiedź brzmiałaby, to zależy, tak? Czyli to zależy, co my chcemy robić, jakie stawiamy sobie pytania. Oczywiście do tego sporu słowniki czy teksty w XXI wieku dołączył nowy bohater, czyli korpus, prawda? I myślę, że tutaj to też jest bardzo istotna rzecz. Ja oczywiście tutaj w tych dwóch kolumnach wypisałam takie najbardziej absolutnie podstawowe rzeczy, bez pełnych danych bibliograficznych, bo one są powszechnie znane. Rzecz jasna, brakuje trzeciej kolumny, gdzie powinny być teksty. No to musiałabym wszystkie teksty tutaj wypisać, prawda? W związku z tym tylko tak. Do korpusów za chwilę. Jeśli chodzi o to, czy słownik, czy tekst. No i znowu nie będę tego omawiać, bo sprawa jest dość oczywista, że gdybyśmy chcieli sobie, nie wiem, tak jak radzą psycholodzy, zrobić plusy i minusy, kartkę podzielić na pół, no to by nam to różnie wyszło, w zależności od tego, co chcemy, jakie pytania sobie stawiamy. Trzeba też pamiętać, że słownictwa dawnego, leksyki dawnej, bo nie chciałam używać słowa historyczne, bo przecież no nie jest historyczny, dlatego że my jednak patrzymy na niego jak na słownik synchroniczny, prawda? Więc słownik ten gromadzący leksykę dawną, staropolską w tym przypadku, my traktujemy, mówię my, to znaczy historycy języka, no trochę jak korpus. Ostatnio uczestniczyłam w spotkaniu, w którym prezentowany był słownik polszczyzny XVII i XVIII wieku. I jak Państwo pewnie wiedzą, twórcy tego słownika zostali wyróżnieni Nagrodą Komitetu Językoznawstwa PAN. I to była okazja, żeby o tym słowniku więcej jeszcze usłyszeć, powiedzieć. No ten wątek właśnie słownika historycznego jako korpusu, bo dla nas, dla badaczy polszczyzny dawnej, mniej interesujące są nawet w dobrym, świetnym, naukowym słowniku, wszyscy znamy jego ogrom zalet i troszeczkę wad, w słowniku staropolskim, dla nas mniej interesująca jest definicja. Bo wiadomo, że te możemy sobie, my mamy przytoczenia, mamy te ilustracje tekstowe i potem po nich gdzieś tam poruszamy się dalej, docieramy do tekstów. No i dlatego to więcej materiału, mamy jeden tekst, mniej materiału i tak dalej. Myślę, że takim nie wprost wypowiedzianym argumentem jest cytat, który tutaj przytoczyłam z książki Radosława Pawelca o leksemie sztuka, o historii tego leksemu, który pisze, że w zbiorach do słownika staropolskiego było 40 tych użyć, ale już przymiotnik sztuczny pojawiał się tylko 9 razy, czasownik sztukować również 9. Inne słowa z tego gniazda się nie pojawiły. No i teraz co, nie było ich?
No pewnie były, tylko nie zostały odnotowane. To jest jedno z pierwszych przykazań, które otrzymują już nawet nie doktoranci, a studenci polonistyki na historii języka, że jeżeli czegoś nie ma w słowniku, to nie znaczy, że tego nie było. Po prostu nie mogło nie zostać odnotowane. Oczywiście, że to są jakieś informacje o frekwencji, prawda? Że było pewnie mniej, ale to jest żaden argument, że jak czegoś nie ma w słowniku, to tego nie było. Dobrze. No i tutaj myślę, że te definicje uogólnione w słowniku, definicje kontekstowe możemy tworzyć na podstawie analizy tekstów, no to znowu są wady i zalety, plusy i minusy. No i to, o czym już troszeczkę mówiłam, to znaczy obraz synchroniczny i diachroniczny epoki, prawda? My wiemy, że przecież ten czas, kiedy zaczął powstawać słownik staropolski, czyli 53 rok, to jest zupełnie inny, zasób źródeł był zupełnie inny niż na przykład mamy w tej chwili, tak? Poza tym zmieniły się poglądy na niektóre teksty, datowanie różnych tekstów, a zatem tutaj trzeba bardzo o tym pamiętać i wiemy, że te definicje uogólnione czasami nie uwzględniają, znaczy często nie uwzględniają, bo nie mogły uwzględniać tej wiedzy najnowszej. Ja mówię 53 rok, ale pamiętajmy, że niektóre fiszki były z XIX wieku. Ja, proszę Państwa, już jestem w tym wieku, że widziałam te fiszki, bo bardzo dawno temu razem z profesor Janowską, wówczas nie profesor, odbywałyśmy staż w pracowni słownika staropolskiego. No i z takim pietyzmem oglądałyśmy właśnie te ręcznie zapisane fiszki jeszcze XIX-wieczne. Więc zatem no, ten słownik my już wiemy. Zresztą opracowanie źródeł i indeksów przede wszystkim do tego słownika pokazało, że musimy wiedzieć, że mamy do czynienia z dziełem wspaniałym, ale musimy sobie zdawać również sprawę z jego ograniczeń. No i teraz to ja oczywiście tutaj nie mówiłam o słownikach z epoki, nie wiem, o słowniku co prawda już z końca tej epoki, czy Mulmeriusza, czy Mimera, ale one też są bardzo istotne, warto do nich sięgać. Mówię tutaj o badaczach, na przykład właśnie filologach klasycznych, bo one, wiadomo, że one się nawiązują do łaciny, że to jest 526 i 528, wiadomo, że one pokazują często coś, do czego my mamy bardzo umiarkowany dostęp, to znaczy świadomość użytkownika danego języka, prawda? To jest bardzo cenne. Oczywiście już nie w stosunku do staropolszczyzny, ale ja pamiętam, że kiedy pisałam niektóre swoje prace, no to zaczytywałam się w Lindem po prostu jako słowniku, który pokazuje, jak myślano o języku. To nie powiem, że do poduszki, bo to można się połamać z takimi ciężkimi tomami, ale to naprawdę bardzo istotna rzecz, żeby sięgać do też tych dzieł właśnie z epoki, leksykograficznych na przykład. No i teraz, proszę Państwa, czym my powinniśmy się zająć? Już troszeczkę mówiłam, bo to narzekanie Wawrzyńca z Czasnysza, który narzekał właśnie, że ta polszczyzna jeszcze nie taka, jakby się chciało. Oczywiście to jest XVI wiek, ale nie tylko on narzekał, prawda? No to okazuje się, że można sobie z tym poradzić. To znaczy, przynajmniej częściowo, odtwarzanie słownictwa. Jak można uzupełniać? Jest kilka sposobów takich językoznawczych, które historykom języka wszystkim są znane, że możemy traktować naszą współczesną kompetencję językową nie jako przeszkodę, bo ona czasami jest przeszkodą, ale jako narzędzie użyteczne do badania leksyki staropolskiej. Ja robiłam coś podobnego w mojej książce pod tytułem Ukryte dziedzictwo, gdzie przyglądałam się słowom, które, jak wynikało z mojej kompetencji rodzimego użytkownika języka, są podzielne morfologicznie, ale
no nie funkcjonują współcześnie te ich podstawy. One nie zawsze też były w staropolszczyźnie. Tutaj dałam na slajdzie parę przykładów, ale na przykład podobnie starałam się przyglądać na przykład kolokacjom czy znaczeniom słów takich czasowników. W tym przypadku tutaj mam na slajdzie to zabiegać, co znaczyło wychodzić na spotkanie. Trudno było to współcześnie, skąd się to znaczenie wzięło, uzasadnić, bo wiadomo, że za no nie ma takiego znaczenia, ale jak się sięgnęło do słownika staropolskiego, no to nasze dzisiejsze współczesne zabiegać komuś drogę bez problemu było uzasadnione właśnie tym staropolskim czasownikiem. Podobnie było zapierać dech i tak dalej. Czyli możemy sobie w ten sposób radzić. No i przede wszystkim to, co robią badacze tekstów staropolskich. Myślę tutaj o poszukiwaniu nie tyle nowych słów, co nowych znaczeń. Ja pamiętam, jak no, kilka lat temu, już bardzo kilka, bardzo zainteresowały mnie właśnie prace poznańskich badaczy, którzy przyglądali się tekstom, pamiętam artykuł Doroty Masłej o psalmie 50, ponieważ chyba wydawało mi się, że pani Dorota jest tutaj, więc nie będę tego opowiadać. Natomiast konfrontowanie znaczeń tekstowych ze znaczeniem słownikowym i jakby dotwarzanie tych znaczeń, no to jest też praca nad słownictwem, bogacenie tego słownictwa. Ja tylko jeszcze zapytam, ile ja mam czasu jeszcze? Pan profesor, jeszcze 5 minut. O my God. Dobra, no to szybciutko. Onomastyka, to już mówiłam, metoda Rzepki i Walczaka, czyli wykorzystanie słownika prasłowiańskiego, prawda? Jeżeli tam coś było, a nie ma, no to było w średniowieczu. O wykorzystaniu materiału łacińskiego, czyli poszukiwanie polonizmów, to Państwo z pewnością wiedzą. O tej metodzie słowotwórczej wspominałam, chciałam ją rozwinąć, ale w takim razie już nie. I wreszcie odtwarzanie relacji semantycznych. Tutaj jakoś takie małe mi się zrobiły te przykłady, ale mam nadzieję, że Państwo widzą porównywanie tekstów i tłumaczenia tych samych fragmentów. To często się robi z psalterzem puławskim i psalterzem floriańskim. Ale także na przykład synonimy, właśnie też wspominałam o tym w Glosach i Mamotrektach. Przykłady są tutaj na slajdzie. Bardzo ciekawa była i taka pożyteczna metoda, taka maniera stylistyczna dublowania przymiotników, prawda? I mamy na przykład, że Maryja była nieustawiczna, a płocha. W ten sposób możemy budować te szeregi synonimiczne. Ale wiemy, że praca z takim materiałem bardzo jest zagrożona błędem. Ja mówiłam o tym grząskim gruncie, ale też nadinterpretacja, czy nawet błędy interpretacyjne, powoływanie do życia nieistniejących wyrazów. Tutaj bym chciałam mówić szerzej, ale się nie da, bo chciałam przejść chwilę jeszcze do pragmatyki. Pracę Twardzika, czyli na przykład ten indeks wyrazów, który nie powinny się znaleźć w słowniku, czy pracę Zofii Wanicowej pokazują, że trzeba się tym tekstom ciągle bardzo wyraźnie przyglądać. O paleografii chyba będzie jeszcze mowa w trakcie warsztatów, jutro chyba, tak? Natomiast rzecz jasna, znowu prace środowiska poznańskiego, myślę o pracach Marcina Kuźmińskiego, pokazują, że te umiejętności paleograficzne mogą zanegować dotychczasowe odczytania. I dosłownie dwa słowa o z kolei innym podejściu do naszej kompetencji współczesnego użytkownika języka. Wiele lat temu wraz właśnie z Aleksandrą Janowską napisałyśmy tekst pod tytułem Niebezpieczna kompetencja i pokazałyśmy, jak przykładanie współczesnego poczucia językowego użytkownika języka dzisiejszej polszczyzny może nam zakłócić odbiór tekstów staropolskich. Robiłyśmy taki test między innymi właśnie wśród pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego i okazywało się, że na przykład mówili, że taki leksem jak morzenie nie mógł istnieć w polszczyźnie. Otóż istniał w staropolszczyźnie. Nie było tej blokady, że od modalnych nie tworzymy tych na enie, prawda? Takich przykładów było sporo i o ile z kontekstem jakoś tam sobie jeszcze radzono, ale już bezkontekstowo no, inaczej to wyglądało.
proszę Państwa, przyrosty i zaniki. Ta relacja słowo-rzeczywistość powinna być bardzo wnikliwie badana, jeśli chodzi o staropolszczyznę, bo to jest ten okres, w którym następują ważne zmiany obyczajów, mentalności, religii, a przede wszystkim możemy śledzić, jak ewoluuje język pod wpływem pisma, jak wyzwala się z tej relacji tu i teraz, tej oralnej, prawda, tak właśnie typowej dla języka mówionego, i tutaj sztuka translacji. Troszkę już jestem, bo chciałabym przejść, to może zostawimy w takim razie. No właśnie. I pojęcie versus słowo. Ja wspominałam o tej naszej pracy o pojęciach humanistycznych, ale myślę, że warto się na chwilę zatrzymać nad tym, że tak naprawdę to ta konstrukcja dawnego systemu leksykalnego może bardziej powinna koncentrować się na pojęciach niż w słowach. Tutaj przykładem, który chciałam dokładnie omówić, ale omówię go mniej dokładnie, jest przykład pojęcia umysł, który miał znaczenie takie, jak tutaj Państwo mają na slajdzie, i w polszczyźnie był związany z dwoma rdzeniami, um i myśl. Przykłady też tutaj podaję. Ale wnosił również wartość rozumienie sensu, znaczenie, sens czegoś. Czyli jeśli chodzi o łacińskie odpowiedniki, to one były bardzo, bardzo różne. Zatem jak tłumacząc, radzono sobie, żeby dookreślić te sensy łacińskie, które zresztą bardzo często były obciążone terminologicznie. I na przykład w Rozmyślaniu Przemyskim mamy rozum duchowny, prawda? Tym rozumem duchownym. Więc to był też sposób na to, dlatego pokazuje, że należy badać nie połączenia, kolokacje, one nam bardzo dużo pokazują. I to badanie rozwoju znaczenia pojęć pozwala wyjaśnić te zjawiska właśnie takie typowo leksykalne. O polisemii jeszcze chciałam powiedzieć, ale to za chwilę. Natomiast chociaż bardzo skrótowo, ale chciałabym zwrócić uwagę na ten obszar leksykalny, który nie był może jeszcze tak szeroko eksplorowany w badaniach staropolszczyzny. Myślę tutaj właśnie o leksyce metatekstowej. Nie wchodząc głębiej w to, co to jest metatekst, przytoczyłam tutaj tę definicję, którą podaje Kleszczowa, taką bardzo uproszczoną, ale myślę oddającą sprawę, że to, co jest metatekstem, to jest to, co komentują, to, co komentuje mówienie, to, co odnosi się do tekstu, a nie do rzeczywistości pozajęzykowej. I wiadomo oczywiście, że przedmiotem zainteresowania są te relacje między słowem a rzeczywistością, natomiast myślę sobie, że staropolszczyzna czeka na opracowanie tej leksyki właśnie metatekstowej, tym bardziej, że ona też wchodzi w skład pojęć. Ja kiedyś zajęłam się takim pojęciem aprobaty i potwierdzania i okazało się, że można, musieli potwierdzać, nie możemy założyć, że nie potwierdzali. No jasne, nie mamy tekstów dialogowych, albo jak są dialogi, to nie są dialogi, prawda? Ale tutaj to tłumaczenie akurat nie, ale też się może gdzieś tam przydać. Mamy tako jest, czyli potem jest oczywiście elizja i tak dalej. Tutaj nie będę mówiła o tych mechanizmach, nie o to mi chodzi. Mnie chodzi o to, żeby te pojęcia dotyczące wyrażania emocji, poglądów, opinii, one były lepiej opisane, bo w momencie, kiedy ja przeglądałam sobie słownik pojęciowy języka staropolskiego, niezwykle użyteczny i bardzo mi potrzebny, to na przykład w kategorii wola, czy w pojęciu wola, nie ma ani jednego leksemu. To, co my dzisiaj mówimy że jest, nie wiem, partykułą pewnościową, znajduje się w bardzo różnych miejscach. Ja tu nawet sobie wypisałam, ale nie pamiętam teraz gdzie, jak wyglądają te opisy właśnie leksemów metatekstowych w słownikach. Wiadomo, że one są bardzo często klasyfikowane jako synsemantyczne, a zatem nie przypisuje się ich do żadnych pojęć. Klasyfikacje, znaczy opis mają przede wszystkim gramatyczny.
Natomiast one wchodzą do pola pojęciowego i musimy o tym pamiętać. Myślę, że takie, tutaj to jest inny przykład, ale musimy pamiętać o tym, że badamy język staropolski w użyciu. My nie mamy szans na odtworzenie staropolskiego systemu języka, a zatem powinniśmy kształtować obserwowanie się nowych funkcji wyrażeń. Ja dlatego, kiedy mówiłam o, czy referowałam bardzo skrótowo opis Dubisza, który między innymi mówi, że tyle było rzeczowników, tyle czasowników, tyle przymiotników i tak dalej. Do tego się nie odwoływałam, bo już teraz wiemy, że my nie możemy przykładać współczesnych podziałów na części mowy do dawnego materiału, bo te funkcje się dopiero kształtowały. Ja mam taki właśnie tam ładny przykład, zresztą nie mój, tylko z pracy Agnieszki Swobody i Tomka Miki, o tym, jak wygląda w słowniku staropolskim opis dla, powiedzmy, że przyimka dla, może kształtu dla, tak będzie bezpieczniej, kształtu dla w słowniku staropolskim, a jak on wygląda, kiedy weźmiemy teksty, ze środka staropolszczyzny i z końca staropolszczyzny. I dlatego to jest bardzo, bardzo istotne. Tym bardziej, zmieniają się funkcje, przynależność kategorialna w tej chwili nie ma większego sensu, ale kształtują się te nowe funkcje. To, że my dzisiaj możemy użyć funkcji rozkaźnikowych, na przykład funkcji, nie wiem, takiego operatora fatycznego, typu, nie wiem, słuchaj, on nie wiem, on jest głupi na przykład, to nie o to chodzi, żebyś mnie słuchał, tylko ja chcę zwrócić twoją uwagę, czy takie wiesz i rozumiesz. Wydaje i te znaczenia się kształtują już wówczas, tylko musimy znaleźć metodę, próbuję to robić, jak te znaczenia obserwować. Wydaje mi się, że takim procesem, który skutkuje pragmatykalizacją, czyli przejściem z płaszczyzny semantycznej do pragmatycznej, jest, czy z na płaszczyznę pragmatyczną, jest między innymi leksykalizacja, ale to trzeba bardzo dużo tekstów konkretnych już pod tym kątem się tym tekstom przyjrzeć. I to nieprawda jest, że my nie możemy badać pragmalingwistyki historycznie, bo nie mamy materiałów. Można to robić, jest to trudniejsze. Oczywiście w odniesieniu do innych języków takie prace już powstają. Ja tutaj dałam parę przykładów. Też tutaj była dzisiaj mowa o badaniach aktów mowy. To też można robić diachronicznie. Oczywiście, że nasze korpusy są jeszcze nie tak operatywne czy operacyjne, jak na przykład korpus... jak korpusy tekstów języka angielskiego dialogowych, którym oni dysponują, ale można to robić. I o metodach pracy w takim razie nie będę już mówić. Być może gdzieś w rozmowie jeszcze się ten wątek pojawi. W takim razie chciałam o tym powiedzieć na przykładzie mądrości, ale zakończę, zaczęłam na tle cytatu i skończę na tle cytatu. Tym razem cytat Zygmunta Baumana, który mówi o nauce jako źródle lęków, ale też i ogromnej satysfakcji. Dziękuję Państwu bardzo.